Witam Was, kochani. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny zapraszają na kreatywne warsztaty. Dzisiaj wyjątkowo jest mnie nie widać na wizji, ale doskonale słychać. Z przyczyn osobistych nie możecie mnie dzisiaj zobaczyć, ale dokładnie będziecie mogli dostrzec to, co dzisiaj będziemy wykonywać. Dzisiaj mam dla Was bukiecik krepinowy. Zbliża się święto kobiet. Warto pomyśleć o skromnym upominku dla każdej kobiety. Zaczynamy wykonywanie tej pracy. Mój przykładowy bukiecik jest w kolorach pastelowych, ale przygotowałam dzisiaj krepinkę koloru czerwonego i z takiego koloru wykonamy ten bukiecik. Zaczynamy. Krepina to jest wyjątkowa bibuła. Słyszycie zapewne, jak ona szeleści. Jest to materiał dosyć gruby, ale pięknie z niego wychodzą różne ozdoby. Rozwijamy i wycinamy około 30 cm długości i szerokości. Teraz sobie tutaj zmierzę. Wszystko jest uwarunkowane, słuchajcie, od około 1, 2, 3, 4, 5, około 6. Od tego, czy chcemy mieć kwiatki większe, czy też mniejsze. Mój bukiecik, ten jest miniaturowy. Natomiast tutaj, jak widzicie na wióreczku, mam przygotowane troszeczkę większe różyczki, zarówno te czerwone, jak i te białe. Więc na te większe potrzebujemy około 6 cm szerokości, długości około 30. W zależności od tego, ile chcemy tych różyczek, to tyle paseczków musimy sobie przygotować. Dobrze, ja już mam jeden pasek gotowy. Ojej, myślałam, że docięłam. Już. Dobrze. Mam paseczek. Co teraz robimy? Na górze delikatnie go rozciągamy. Popatrzcie. Tworzy nam się taka jak gdyby falbaneczka. Rozciągamy do samego końca. O, uzyskałam taką falbankę. Faluje nam nasza krepinka. I teraz bardzo ważna rzecz. Prawą dłonią zaginamy rożek. Taki trójkącik. I teraz ważna rzecz, ta krawędź. Ona musi być położona na lewy kciuk w połowie, czyli tutaj, popatrzmy, prawa ręka chwyta tą zgiętą część i przykrywam kciuk. Kciuk lewy do góry i prawy od siebie. Powstała nam taka jak gdyby falbanka, tak jakbyśmy zawijali cukierek. Dlatego nazwa cukierkowa. No i tak do samego końca, popatrzmy. Znowu chwytam prawą dłonią w połowie tego zwiniętego trójkącika. Zakrywam lewy palec, lewy do góry i prawy od siebie. I znowu zakrywam od siebie. Zakrywam od siebie. Bardzo ważne jest, żeby tą część zgiętą przykrywać palec ten lewej ręki. Trzymam, zaginam. Przykrywam, zaginam. I mocno, bardzo mocno, żeby te elementy, które tutaj już zagięliśmy, przy składaniu różyczki nam się nie odwijały. I tak dalej. Do końca, do końca, do końca. Prawa ręka na lewą, tak? Z chwilą, kiedy ja uczyłam się tej metody, nie było to też dla mnie łatwe. Należy opanować pierwsze ruchy tej techniki. Jest to bardzo, bardzo ważne. A myślę, że dzisiaj ta forma przekazu na pewno będzie odpowiednia, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, jak tą technikę się tworzy. Dobrze, mam po jednej stronie do końca tą falbankę. Od zewnętrznej strony, popatrzcie, jest gładko. Natomiast tutaj od środeczka są te części pozaginane. Co teraz robimy? Odwracam, żeby była ta część gładka.
w sensie gładka, nie odginające się te elementy. I teraz tą częścią gładką zawijam, składam rulonią. Ja to nazwałam sobie składam. Popatrzcie, sama różyczka nam się formuje. Tutaj na dole możemy tak troszeczkę przyszczypać, czyli bardziej złożyć. I teraz z chwilą, kiedy to już powstaje różyczka, delikatnie palcami możemy wygiąć te płatki na zewnątrz. Zaraz zobaczycie efekt, jaki będzie. I tak sobie składamy, dosyć lekko, nie za mocno, żeby tutaj te płateczki, które teraz ja odginam, miały taką swobodę. Dobrze. Jeszcze chwilka. Proszę. I zobaczcie, przypomina różyczkę. I do samego końca możemy sobie tak przytrzymać, zobaczcie, i tak zwinąć. I tu później tylko ściskamy mocno, zaraz uformujemy. I teraz bierzemy dowolny kolor niteczki i niteczką wiążemy ten koniuszek. Bez znaczenia długość. Składam sobie na pół niteczkę, przytrzymuję i obwiązuję mocno, z całej siły. O! I wiążę na supełek. Przytrzymuję. Jeszcze chwilka. O! I zaraz będzie efekt widoczny. I jedna różyczka metodą cukierkową będzie wykonana. Odcinamy nadmiar nitki, odkładamy i teraz formujemy nasze płateczki sobie, tak żeby nadać, na pewno słyszycie, jak szeleści ta krepinka. O, zobaczmy. I już jedna różyczka przygotowana. Odkładamy i kolejna. W zależności od tego, ile chcemy, jak na początku wspomniałam, to wycinamy tyle paseczków. Jeżeli chcecie mniejsze, czyli niższe różyczki, to można mniejszy kawałek tej krepinki przygotować. Ja chcę wykonać bukiecik z 7 różyczek. Nie ukrywam, już mam tutaj kilka przygotowanych. 3, 4, 5, 6 i ta będzie 3, 4, 5, 6 i ta będzie już 7. Dobrze, odkładam i ponownie. Rozciągamy jedną część, jedną krawędź dłuższego boczku. O, zobaczmy, faluje nam. I teraz znowu zaginam trójkącik. I teraz przykrywam. Chwytam prawą ręką powstały trójkącik. Przykrywam lewy kciuk i od siebie. Przykrywam i od siebie. Przykrywam od siebie. Przykrywam od siebie. Istotne, żeby w połowie tego zagiętego trójkącika chwytać. Bo w przeciwnym wypadku te płatki, które nam powstają, nie będą takie przestrzenne, tylko takie bardzo, bardzo płaskie i tego efektu róży nie uzyskamy. Od siebie, od siebie, od siebie, od siebie. I tak małymi krokami zbliżamy się już do końca formułowania naszej różyczki. O, już mam. Teraz odwracam ta część, gdzie nie mam tych płatków i tą częścią skręcam. Składam tutaj, na dole sobie trzymam, składam. I teraz już odginam moje różyczki na zewnątrz. Moje płatki, nie różyczki, tylko płatki róży na zewnątrz. I jeszcze tutaj. O. Przytrzymuję sobie i składam. A później dół sam ścisnę i też uzyskamy różyczkę. Zaraz wywiniemy płatki. Mocno tutaj na dole, bardzo mocno trzeba ścisnąć. Dobrze. I teraz niteczką wiążemy. O, nie uciekaj, nie uciekaj.
niteczką będziemy wiązać tutaj koniec różyczki. Trzymam mocno. Oj, coś mi nie wyszło. Jeszcze raz. O! I mocno teraz. Kilka razy. Chodzi o to, żeby to było mocno ściśnięte, żeby różyczka nam się nie rozpadła podczas tworzenia bukieciku. Dobrze. Mam już. Nadmiar nitki odcinamy. I formujemy teraz płatki. Na zewnątrz odginamy po kolei wszystkie. Dobrze. No już mam różyczkę, proszę. Te oto różyczki wykonaliśmy wspólnie. Teraz prosiłam Was o przygotowanie druciku albo florystycznego, lub też może być drucik wiązałkowy. Ja nie miałam takiego grubszego florystycznego, więc mam wiązałkowy. I teraz odcinamy koniec druciku, w zależności drucika, w zależności od tego, jaką wysoką chcemy różyczkę. Ja około 10 cm. Odcinam drucik. O. Odkładam sobie. Mam dwa druciki już przygotowane. Prostuję troszeczkę. I przy użyciu teraz gorącego kleju będę łączyła. Zobaczcie, zaaplikowałam gorący klej. I teraz wciskam tu w koniec róży ten drucik. Mocno wciskam. O, za chwileczkę ten klej gorący nam połączy te dwa elementy. I podobnie teraz kolejna różyczka. I tak ze wszystkimi różyczkami, które mamy do przygotowania. O. Już mamy. Jeżeli posiadacie taśmę florystyczną, to możemy teraz obwiązać tą łodyżkę, aby była ona zielona. Jeżeli nie posiadamy, możemy bibułą odciąć wąski pasek i także to zawinąć. Zobaczcie, taśma florystyczna. Okręcam sobie wzdłuż tutaj. Żeby to stworzyć łodyżkę, tak, żeby przypominała ta taśma nam kolor zielony łodyżki od różyczki. Odcinam, dociskamy tutaj mocno. O, i już mam jedną różyczkę, zobaczcie, gotową. Zielona łodyżka, kwiatek czerwony. Jeszcze można uformować bardziej. Proszę, już jedną mamy gotową. Tak samo postępujemy z drugą. Górę tutaj mocno, mocno dociskamy, aby ta taśma ładnie nam dolegała. O, o, o. Dobrze. O. I teraz przekładam sobie w prawą rękę i tu skręcam. I zaraz będzie koniec. Dobrze. Odcinamy nadmiar. Skręcamy tutaj. O. I jest już druga różyczka gotowa. I tym sposobem, magicznym sposobem, mamy 7 różyczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 różyczek, które teraz będziemy tworzyć bukiecik. Ale zanim jeszcze utworzymy bukiecik, dodam sobie do tego bukietu takie zieloną trawkę, która będzie wystawała spoza. Co trzeba zrobić? Tym razem zwykła bibuła zielona. Odcinamy około
7 cm, jeśli chodzi o szerokość, długość. Takich pasków potrzebujemy około 3, długości, zaraz Wam powiem, 20 też cm. Teraz taki pasek, już ta bibuła nie da się tak rozciągnąć jak krepina, tak, bo jest inny to gatunek. Bierzemy nożyczki i teraz nożyczkami nacinamy takie centymetrowe paski. Staramy się ponacinać i zaraz będziemy te paseczki skręcać. Takich paseczków tej trawki takiej wystającej, mówiłam 3, w zależności od tego, jeżeli chcemy więcej, to możemy oczywiście więcej sobie zrobić. Teraz, jeżeli mamy maczałkę taką do palca, na palec, możemy sobie tą maczałkę wykorzystać. Jeżeli nie mamy, ja tu z boczku mam chusteczkę nawilżoną i zwilżamy palec i skręcamy. Zobaczcie. I skręcamy. Ta bibuła śliska się w palcach, dlatego zwilżone palce na pewno pomogą nam w uzyskaniu tego efektu. Jeszcze raz. Za chwilkę będziemy składać bukiecik. I jeszcze ozdobna taka obwoluta, nie wiem, taka koszulka, coś, co będziemy, ten bukiecik zapakujemy. Tak jak w kwiaciarni kupujemy bukiecik i też jest pakowany, tak i tutaj też zaraz coś takiego zrobimy. Też oczywiście metodą cukierkową. Metoda cukierkowa. Dzisiaj nam towarzyszy w czasie naszych warsztatów, naszego spotkania. Jeżeli macie różne, o, i takim sposobem, zobaczcie, uzyskałam taką a la trawkę. Jeżeli macie różne kolorki krepiny, to oczywiście mogą to być inne, nie tylko czerwone różyczki. No dobrze, co teraz? Teraz tą trawkę potnę sobie na mniejsze takie elementy, mniejsze części. O. I będę się starała teraz gorącym klejem w ten oto sposób gdzieś tam z boczku dokleić. Jak nie mamy gorącego kleju, możemy oczywiście skorzystać z kleju biurowego, tak żeby nam to tu wystawało, o, poza, tak? Jeszcze tutaj każdą jedną różyczkę tak oto przygotujemy. Oparzyłam się, ała. Bardzo boli, no ale nic. Chciałam przyspieszyć pracę. I teraz z tej strony. No. O, tak. Będzie z tej strony widoczne. Później, jeżeli dołożymy kwiatuszek, tak, o, w ten oto sposób będzie to wyglądało. I tak postępujemy z każdą jedną, ojejku, z każdą jedną różyczką. Bałagan mi się stworzył. O, tutaj ta bibuła jest cienka i przez to mnie troszeczkę parzy. Parzy mnie oczywiście gorący klej, nie bibuła. Nieraz takie człowiek przejęzyczenia potrafi powiedzieć. Dobrze. Ja już tu sobie też przygotowałam wcześniej, tak? Tniemy i też doklejamy do różyczek. Kolejna różyczka. Jeżeli chcecie, możecie także wokół sobie każdej różyczki zrobić. O, w ten sposób, tak jak ja teraz tą zrobię. Też nie będzie źle. Już według uznania. Chodzi o to, żeby ta trawka tylko wystawała poza różyczkę. Jeszcze następne. Teraz tutaj, do góry.
Później, kiedy już stworzymy bukiecik, to też to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. O mój, ten bukiecik jest troszeczkę mniej, znaczy nie bukiecik, tylko różyczka jest troszeczkę mniejsza. Możecie porównać, tak? Ta i ta, ten kwiatek i ten. Mogą być naprawdę, jeśli chodzi o wielkość, nie ma to znaczenia żadnego. Dobrze, jeszcze mam dwie różyczki. Obcinamy. Smaruję sobie wokół. Obklejam tutaj. Dobrze. A może jeszcze i tego tutaj dokleję. Widzę, że mi trochę zostało tej trawki. To niech każda różyczka ma wokół. O. Coś tu jeszcze nie dolega. Teraz jak macie zbliżenie, to zapewne widzicie te niteczki, które towarzyszą nam od tego kleju. Często na wizji mówiłam, że ten klej gdzieś mi tworzy takie niteczki, tak? I teraz myślę, że są one widoczne. Dobrze. O, jeszcze ta część, no to z tej strony jeszcze dokleimy. Dobrze. W końcu wyszło na to, że każda różyczka chyba wokół jest obklejona. Ale to nic nie szkodzi. Kolor zielony ożywi nam troszkę bukiecik. No dobrze. Więc tak, mamy już obklejone różyczki naszą tą traweczką. Troszkę zrobię porządku tutaj, bo mi te nitki znowu przeszkadzają. O, o, o. Biorę teraz nitkę, która będzie mi potrzebna, i nożyczki. O. Dobrze. I teraz z tych 7 różyczek obklejonych będę tworzyła bukiecik. Biorę jedną różyczkę i teraz tą największą, którą tu mam, będzie środek, centralnie, i z boku dokładam. Drucik powoduje to, że mogę troszeczkę różyczki moje wyginać, tak, przeginać. Jeżeli twierdzicie, że 7 różyczek jest za dużo, można użyć 5. Nieparzyście zazwyczaj jest w bukieciku. Proszę bardzo, już mam 4. 5, 6 i 7 tutaj. O, zobaczcie. Mocno ściskam. O, zobaczmy. I uzyskałam już bukiecik. I teraz mocno nitką wiążemy bukiecik. Dosyć długą tą nitkę, żeby to się wszystko nam trzymało. Odcinam nadmiar. Op, op, op. Dobrze, i teraz mocno wiążę, mocno, mocno, kilka razy i wiążemy na supełek. Później jeszcze będziemy ładnie mogli sobie poodginać nasze różyczki. Dobrze, nadmiar nitki odcinamy. Zobaczcie. Metoda cukierkowa. Bukiecik. Pozwólcie, że sobie odwrócę go w moją stronę. O, zobaczmy. Mamy. Teraz mój ten miniaturowy bukiecik ma jeszcze tą koszulkę, o której Wam mówiłam. Koszulka ecru. I ja tutaj do tego naszego bukieciku też zrobię ecru tą koszulkę. Jeżeli jeszcze tutaj koniuszki mamy takiej różnej długości, możemy sobie nadmiar tych drucików tutaj podcinać, żeby był troszeczkę niższy. O, już mam wyrównane moje gałązki, moje łodyżki, mojego bukieciku. I teraz bierzemy krepinkę. Możemy sobie zmierzyć bukiecik, czyli od wysokości. Mój bukiecik będzie miał szerokości
czy długości, przepraszam, 15 cm. Ten pasek jest za krótki, za wąski. Więc odbijam w ten sposób. Odmierzę sobie 15 cm. Dobrze, po środeczku tego paska. I zbliżamy się małymi krokami już prawie do końca. I teraz odcinam ten pasek. Jakiej długości? Około 20 cm. Ja mam około, dobrze, niech będzie 25 cm. Spokojnie wystarczy. Tak mi się wydaje. Jeszcze tak zerknę. Tu wokół pójdzie. Dobrze. 25 cm. Odcinamy. Dobra. I podobnie jak przy różyczkach, rozciągamy jedną z dłuższej krawędzi. Robimy taką falbankę. O, już mamy falbankę. I teraz znowu robimy trójkącik. I teraz tak, prawa ręka na lewą, prawa na lewą i odginamy od siebie. Pamiętajmy, metoda cukierkowa, tak? Byśmy cukiereczek mocno zwijali na koniuszkach. Stąd nazwa. Metoda cukierkowa. Zaginamy. Już jesteśmy w połowie. Mam nadzieję, że Wam też udało się tą metodę opanować. Że wcale ona nie jest aż taka trudna. Wydawałoby się, że jest łatwa do wykonania. I ostatnio. Dobrze, i teraz odwracamy na drugą stronę. Poprzewracało nam się wszystko, moja oranżacja. I teraz bierzemy bukiecik i staramy się teraz owinąć nasz bukiecik wokół. Tylko nie tak ciasno, żeby były widoczne różyczki, tak? Tutaj na dole będziemy tak przymarszczać paluszkami. Tak, żeby tu wokół nam wystarczyło. Dobrze. I mocno palcami tu ściskamy. Tak jak przy różyczce. Mocno. I teraz prosiłam Was, żebyście jeszcze przygotowali sobie sizal. Ja tutaj też mam przygotowany. Poczekajcie. Dobra, niech będzie taki kolorek. I teraz mocno tutaj wiążemy. Ściskamy mocno. Wiążemy ładnie na kokardkę. Wiążemy. O, już teraz nam się nie rozpadnie nic. Na supełek. I kokardeczka. Jest. I teraz jeszcze ładnie tutaj uformujemy. Jeżeli macie, można to tutaj przycisnąć. Jakieś zwierzątko, mówiłam, motylek może być, biedroneczka. Jeżeli coś takiego mamy, ja mam przygotowaną biedroneczkę. Popatrzcie, jaka malutka. Pozwolę ją sobie dokleić tutaj do tej mojej, jak gdyby, koszulki, tą do osłony. O, tutaj będzie z boku doklejona. Moja biedroneczka. Ała. Proszę bardzo. Bukiecik krepinowy, gotowy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam za tydzień. Do widzenia.